Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu naszego obrad. Jest to wyrażenie zgody na sprzedaż do tego targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego zależącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym w szale Zygmunta Kaszyńskiego nr 4. Teraz zadanie projektowane wieczyste do dnia 26 sierpnia 2013 udziału 1048 tysięcy części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek, druk nr 180, projekt prezydenta, zajmuje pani dyrektor Witkowicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt uchwały dotyczy wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego lokalu, który położony jest w budynku przy ulicy Kaszyńskiego, Zygmunta Kaszyńskiego nr 4. Powierzchnia lokalu 99 metrów 48 cm. Lokal znajduje się na trzecim piętrze. Budynek składa się z dwóch przedpokoi ze schowkiem, trzech pokoi, łazienki i kuchni. Cena wywoławcza 642 382 zł. To jest po 6457 zł i 40 groszy za metr kwadratowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. W tej kwestii zajęła opinię Komisja Mienia i Przedsiębiorczości. Jednomyślnie wydała pozytywną opinię. Czy są stanowiska innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby w tym punkcie zabrać głos? Nie widzę. A zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 4 miasta Krakowa określam termin wypełnienia poprawek na dzień 13 listopada. Godzina 15 i ostateczny termin złożenia poprawek na dzień 15 listopada 2012 godzina 15. Przechodzimy, proszę Państwa, do kolejnego punktu naszych obrad. Wyrażenie zgody na sprzedaż do targu ustnego nieograniczonego lokalu mieszkalnego zależącego własność gminy miejskiej Kraków, położonego w budynku mieszkalnym Cisłowrockiego na Lewera nr 12. Wraz z zadaniem użytkowania wieczystym z dnia 15 listopada 2013 udziału znaczącego 32 tysięcy części nieruchomości gruntowej, na której położony jest budynek. Projekt prezydenta miasta Krakowa nr 281 zadeklaruje pani dyrektor Witkowicz. Szanowni Państwo, projekt uchwały dotyczy sprzedaży lokalu, który jest położony przy ulicy Wodorowskiej Lewera nr 12 o powierzchni 19 m 24 cm. Lokal znajduje się na parterze budynku, składa się z przedpokoju, łazienki i pokoju. Cena wywoławcza 118 045 zł, po 6135 zł i 40 groszy za metr kwadratowy. Dziękuję. Proszę Państwa, czy są, jest pozytywna opinia Komisji Mienia Przedsiębiorczości, czy są i komisji innych opinii? Nie widzę. Komisje, czy są stanowiska klubów radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych w tym punkcie chciał zabrać głos? Nie widzę, zatem stwierdzam, że rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 3 miasta Krakowa określam termin wypełnienia poprawek albo poprawek na dzień 13 listopada, godzina 15 i ostateczny termin wypełnienia poprawek na dzień 15 listopada, godzina 15. Zapraszam panią Małgosię, proszę o udzielenie uwagi.